Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Feldman, a to jest kolejny odcinek z Minecraft. W tym odcinku dowiecie się, co potrafi modyfikacja The Wars. Modyfikacja jest naprawdę świetna i przyznam, wiem, że może to mówię często, ale ta modyfikacja jest po prostu świetna, jest niesamowita i bardzo rozwinięta, która nam po prostu może dostarczyć wiele rozrywki w Minecraft. I naprawdę bardzo fajnie, super modyfikacja jest świetna i naprawdę polecam obejrzeć ten film i poprawić modyfikację. Więc co dodaje nam ta modyfikacja? Ta modyfikacja dodaje nam struktury, które możemy, które możemy dodawać. To po prostu klikamy blok i nam się coś buduje. I nie tylko to, plusem jest, że modyfikacja jest dostępna na multiplayer. Tak jest, usłyszeliście dobrze. Jak zaraz zobaczycie, co ta modyfikacja potrafi, zaraz będziecie pobierać, to wiem o tym. Może nie wszyscy, ale okej. Więc pierwsza struktura to zrobimy sobie arenę. Chcemy prawie przyciskiem myszy. Oczywiście lag będzie. Tak jest. I tu nam się buduje dookoła szklana kopuła. Dookoła po prostu teren. Na przykład jakby wyznacza. Więc tu się niech buduje powolutku. Tu widać, jak się już buduje tam. Więc spoko. Ten blok to potrafi. Oczywiście cały crafting macie podany w temacie na forum, więc tam jest cały crafting podany w obrazkach, więc tam musicie sobie sprawdzać. Więc ten blok to z piorun, po prostu craftujemy go, zwalamy go tak jakby, nam się piorun strzela i jak widać. I teraz tak, to jest mała split arena. Mała split arena, która wygląda tak. Jak widać, tutaj wchodzimy do góry. Tu mamy split arenę, możemy tutaj sobie powalczyć. O, tutaj spadnie, po prostu wychodzi. I ta właśnie wygląda tak. A inna, ta większa, lepsza, wygląda już lepiej, bo wygląda tak. Naprawdę bardzo fajnie to się prezentuje. Tutaj wyjdziemy sobie do góry. Jak widać też, że bardzo tutaj wszystko jest fajnie. W momencie wyjdziemy sobie stąd w ogóle i zobaczcie, jak to fajnie też wygląda. Takie okrągłe, takie łopaty dookoła. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kolejną strukturą, a może pokażę wam tą lepszą jakąś, na przykład pokażę wam to i pokażę wam to. To jest naprawdę bardzo fajne, świetne wręcz, na serwer multiplayer. To właśnie wszystko działa na multiplayer, więc nie musicie nawet nic budować takich rzeczy. Po prostu kładziecie blok i wam się buduje. I tutaj macie parkour, jak widać, możecie sobie przechodzić. Bardzo fajne. I co mi się też spodobało w tym, widzicie, co już trzymam w ręku. W tym odcinku mi się spodobała ta struktura. Jak widać, skyblock to jest. Budujemy sobie po prostu skyblocka. Tutaj, jak widać, trzeba... Tędy trzeba tutaj wejść, do góry popłynąć. Dobra. Popłyniemy, polatamy. O, coś... Tutaj właśnie, jak widać, trzeba do góry chyba popłynąć. To są schodki do góry. I tutaj mamy otwór. Dobra, i tutaj mamy skyblocka. W skrzynce oczywiście itemki standardowe. Bardzo fajna sprawa, więc to jest właśnie to. To jest rozpiewane na to. Tego nie możemy postawić, jak widzicie, więc musimy mieć bullet block. Kładziemy go i dopiero na to kładziemy to coś. I nam się buduje, budowała nam się. Jak się nazywa? No dobra, i tutaj widać taka fajna wieża dla łuczników. Możemy strzelać i w ogóle. I teraz pokażę wam świetny blok na serwerze multiplayer. Po prostu jest świetny. Gdy go kładziemy, jak widać, kładziemy go i mamy coś takiego. To jest po prostu świetne. Jak widać, tutaj jest wełna biała. I tutaj mamy czerwoną, niebieską, zieloną i żółtą. I teraz na przykład mamy tutaj, możemy sobie, zaraz wam wszystko pokażę później. Mamy jeszcze struktury zamków. Tutaj mamy na przykład zamki, czy na serwerze. To jest jakby flaga, na przykład zdobyjemy flagę, na przykład są cztery drużyny o tych kolorach i na przykład zieloni podbiegają, klikają prawem i zmienia się na zielono. I na przykład jest bitwa.
Później podlatuje na przykład żółty i zmienia na żółty, a potem czerwony na czerwony i niebieski na niebieski. Bardzo fajne, świetne po prostu. Bardzo mi się to spodobało. Więc tak, tutaj mamy... Aha, muszę bullet blog. Okej, tu mamy taką chatkę. Jak widać, tu nic nie ma, w sumie to jest jakby nie wiem po co. Nazwę macie tutaj Guardhead. Dobra. Ta druga już jest o wiele fajniejsza. Nie ma tam nawet itemki, proszę bardzo. O. I widać, mamy tutaj dźwignia. Nie wiem do czego w sumie nawet. Siedzonko, skrzynka, piecyki i takie tutaj różne. O, ten drafting table, drzwi. I też nawet fajnie się prezentuje ten domek. Kraty, jak widać. Okej. I teraz mam wieżę z obsydianu. Musimy ją postawić. Okej. I wieża z obsydianu taka, żeby się bronić, nie wiem. Nie wiem. Więc okej. Będziemy szli sobie na dalsze itemki, tylko których wam pokazywałem. Pokażę wam może te cztery zamki. Bardzo fajne są te zamki. Okej, cyk. To zaraz wam pokażę. A to już są skrzynki, dobra, też wam pokażę. Okej. Więc może najpierw to zrobimy już tutaj, bo tutaj nie wiem, czy starczy miejsca na to. Okej. To są zamki, cztery zamki, cztery kolory, jak widzicie. Zostawiam sobie zamek tutaj. Czekaj, gdzie będzie początek tego zamku? O, tutaj, fajnie. Tutaj stawiamy sobie zamek. Jak widać. I na przykład tutaj możemy postawić sobie ten blok. O, ten właśnie. Stawiamy go sobie tutaj. Klik. Mamy tutaj. Ja myślę, że teraz zrobimy jak widać, niebieski. Niebieskich robimy. Tutaj dajemy zielonych. I tutaj dajemy. Oj, zepsułem troszeczkę, ale to nie. Oj, zepsułem. Za blisko, ale cóż, trudno. Chyba rozumiecie, o co chodzi. A tutaj żółtych. No i właśnie tutaj na środek powinno być na przykład to. O. I na przykład tutaj macie takie cztery. Może troszeczkę więcej miejsca. Macie cztery takie zamki. I na początku właśnie to i możecie sobie zmieniać tą flagę i tak dalej. Wiesz, to też fajnie te zamki się prezentują. Wszystko mamy na zboże i tak dalej. Okej. To, co teraz widzicie, co mam w ręku, to jest jakby do Hunger Games. Mamy tutaj takie ogrodzenie. O, tutaj jak widać, tutaj się zaczyna. I biegniemy. I już otwieramy, tutaj mamy tam itemki wszędzie. Itemki. Bo to jest struktura, to jest struktura skrzynki, tylko to co ma w itemach, na przykład przypadkowo. Chyba przypadkowo. Tak, jak widać, to jest taka modyfikacja, która przypadkowo nam dodaje skrzynki różne. Więc bardzo, bardzo fajnie. Świetnie. To chyba wam pokazywałem. Albo nie wiem, chyba nie. Jeszcze sobie zaraz łóżko aha, no to wam pokazywałem, co ja gadam. Momencik, sobie będę musiał wziąć łóżko i się przespać. Na wizji. Nie chcę robić cięć. Nie chcę. Okej. Modyfikacja naprawdę dla mnie świetna. Bardzo mi się podoba, dużo rzeczy dodaje, dużo zabawy naprawdę. Okej, bloki. Lecimy w dół. No i tu już takie nam dodaje skrzynki. Są skrzynki. O, to jest też fajne. To są wszystko już. Mhm. Dobra, skrzynka z takimi, o jak widzicie, skrzynki właśnie, to też jest fajne, bo dodaje nam tutaj te bloki, które możemy sprawdzać w wieży, więc na przykład na serwerze, na Hunger Games na przykład możemy sobie, też dostaje taki blok i sobie buduje wieżę i siedzi w tej wieży i tam czatuje, wieże są przypadkowe, o tu mamy nawet cztery, aha, jeszcze oni pokazują jednej rzeczy, zaraz wam pokażę. Tutaj już jak widać są jakieś inne, aha, jedzonka, takie tam pierdoły widać. Jakiś mieczyk jest. Aha, i to jest bardzo fajne. Świetne. Proszę bardzo. I to jest labirynt. Labirynt naprawdę bardzo fajny. Próbowałem go przejść, ale mi się nie udało. Mam nadzieję, że wam się uda. No i tak, no. Aha, tamte jeszcze dwa bloki wam pokażę. Ta kula też bardzo fajnie wygląda. Możemy sobie stworzyć serwery Hunger Games. Albo nawet na waszym prywatnym serwerze, gdzie gracie z kolegami, możecie sobie zainstalować tą modyfikację. Niestety nie wiem jak. Nie znam się na instalowaniu modyfikacji na serwery, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzicie.
Więc możecie sobie z kumplami tą modyfikację przetestować, pobawić się, pograć, powojować, jak widać. Więc modyfikacja jest świetna. I dodaję właśnie na takie dwa bloki. Jak widać, to jest speed boost, po prostu przyspieszacz. A ten drugi to jest wybijacz w górę. Więc na przykład jak się połączymy sobie to w ten sposób, to możemy sobie, o, na przykład wlatujemy kogoś do zamku. Ktoś ma zamek tutaj, budujemy sobie coś takiego i wlatujemy do niego do zamku i pum, 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 rozwalamy wszystkich. Więc bardzo fajne. I co chciałem wam jeszcze powiedzieć. Aha, o tym, to, że to nie może być, zaraz wam pokażę, to może być tylko w jedną stronę, więc na przykład, o, widzicie, nieważne jak to położę, nieważne jak to położę, i tak będzie tylko w tą stronę, więc no tak nie za bardzo fajnie, ale spoko. No i tutaj dodaje nam jeszcze ta modyfikacja kilka mieczy, które są proste do skraftowania, też jakieś nie wiem, jakieś miksturki czy coś. Tutaj nam, może zobaczyć, sprawdzimy sobie, coś, nie wiem, może są odkwiety do tego, nie wiem. Tutaj miecze, które się kraftuje, chyba patyk, tam złoto, żelazo, macie wszystko podane w craftingu tam, w temacie na forum. Jest modyfikacja naprawdę świetna, bardzo ją polecam. Dodaje nam dużo zabawy, jak widać, strasznie dużo zabawy i mi się bardzo podoba, ja oceniam tą modyfikację na 9 na 10. To jest moja opinia. Waszą możecie pisać w komentarzach do tego filmu. Jeżeli wam się spodobał ten film, możecie go ocenić. Oczywiście komentujcie. Jesteś nowy, to subskrybuj. Cześć. Pa, pa.